Dzień dobry kochani, Mariusz Szczyciński z tej strony, witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku. Dzisiaj zagramy sobie Amazing Grace, bardzo ładną, nastrojową, stonowaną piosenkę w dwóch wersjach. W wersji bardzo, bardzo prostej, na dwa palce, czyli jeden palec dla prawej ręki, jeden palec dla lewej ręki oraz wersję nieco bardziej rozbudowaną. Obie wersje nutek możecie sobie ściągnąć zupełnie za free, link jest poniżej, jak również będzie jeszcze dodatkowy prezent dla Was, czyli ścieżka dźwiękowa, którą również możecie razem z tymi nutkami ściągnąć na swój komputer i grać sobie razem z nią. Zapraszam Was bardzo, bardzo gorąco, a jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszam Cię również na mój kurs improwizacji pentatonicznej, gdzie wystarczy Ci 5 dźwięków do tego, żebyś mógł zacząć sobie swobodnie improwizować. W jaki sposób? Pokażę Ci to w tym bezpłatnym kursie. Również link znajdziesz poniżej. A my już zaczynamy. Dobrze, kochani, plan jest taki. Zagramy sobie prawą rękę w wersji prostej, lewą rękę w wersji prostej. Zagramy sobie potem obie ręce w wersji prostej, a na samym końcu zagramy sobie wersję bardziej rozbudowaną. Tutaj już mamy kilka naprawdę pięknych akordów. Dobrze, zaczynamy sobie od prawej ręki wersji prostej. Całość będziemy sobie rozliczać w metrum muzycznym 6 ósmych, a to oznacza, że w każdym takcie będziemy liczyć do 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i w każdym takcie będzie znajdować się 6 ósemek. Będę liczył dość szybko, jeżeli to jest troszeczkę dla Ciebie za szybko, wtedy zawsze możesz w prawym dolnym rogu wejść w ustawienia i po prostu zwolnić sobie to wideo, żeby dostosować do Twojego tempa. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 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 raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wchodzimy drugim palcem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Przewijamy dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, wchodzimy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, 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 4, 5, 6, wchodzimy piątym, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 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 drugim, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 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 raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i kończymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobrze, zróbmy sobie teraz lewą rękę. Zaczniemy sobie piątym palcem na dźwięku F i uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 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 raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wracamy trójką. Dlaczego trójką? Dlatego, że już patrząc nieco do przodu widzimy, że będziemy schodzić w dół, więc jeżeli zagramy tutaj piątką, to braknie nam palców, żebyśmy mogli zejść kilka nutek poniżej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 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 raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Przeskakujemy piątym palcem na C. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wracamy do pierwotnego ustawienia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 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 raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wchodzimy w G. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć,
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Doskonale. Zagrajmy sobie to teraz szybciutko na dwie ręce. I F. Dźwięk przejściowy, który prowadzi nas do D. I tu mamy C. Ozdobnik. Dźwięk przejściowy. G. D. I kończymy na F. Zarówno ta wersja, jak i ta, którą zagramy następną, będzie oparta o tę samą harmonię, dlatego tę samą ścieżkę dźwiękową możesz wykorzystać zarówno do jednej, jak i drugiej. A my przeskakujemy już do Amazing Grace w nieco bardziej skomplikowanej wersji. Używamy tutaj kilka pięknych, naprawdę pięknych akordów, na przykład F6. F6, szybkie przypomnienie budowy, akord podstawowy. Jeżeli chcemy zrobić szóstkę do tego, to naciskamy szósty dźwięk tego akordu, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli mamy już F6, prawda? I teraz rzecz w tym, żeby ten akord rozrzucić, te dźwięki akordu rozrzucić po całej klawiaturze, żeby nabrało takiego pełnego brzmienia. No i my sobie zagramy to w ten sposób. F6. Pa, 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 pa. B z bemolem, z dodaną dziewiątką. Później mamy B zmniejszone. I mamy F. Dźwięk przejściowy. Idziemy sobie dalej. Prowadzi nas to do demol. G9. Piękny akord C sus 4. Wchodzimy w C7, F9, tak jak było na początku. Piękne brzmienie. Demol. G9. B z bemolem z dodaną dziewiątką i kończymy czystym F. Bardzo ładna wersja. Polecam Ci ją ściągnąć i zagrać sobie parę razy. Natomiast my już teraz zagramy sobie tę samą wersję ze ścieżką dźwiękową. Ścieżka dźwiękowa nagrana jest dwukrotnie, a to oznacza, że zarówno zwrotkę, jak i refren można na niej zagrać dwa razy.
Dlaczego teraz warto zagrać ze ścieżką dźwiękową? Dlatego, że wtedy, kiedy uczymy się jakichś nowych rzeczy, szczególnie za pianinem, to bardzo często mówimy sobie, a umiem, prawda? Natomiast w momencie, kiedy dołączą do nas inne instrumenty, które nie będą na nas czekać, aż my się zastanowimy, na jaki akord trzeba potem zmienić, to nagle okazuje się, że czegoś zapominamy, że gdzieś spóźniamy, że gdzieś się mylimy i ta nasza gra w efekcie już nie jest aż taka ładna. Dlatego polecam Ci bardzo mocno granie, ćwiczenie w towarzystwie innych instrumentów. Taką imitacją innych instrumentów jest właśnie ścieżka dźwiękowa, których będzie bardzo dużo na tym kanale. Jeżeli masz tylko ochotę, subskrybuj kanał, naciskając również dzwoneczek, wtedy będziesz otrzymywać inne powiadomienia o innych moich aranżacjach. A jeżeli jest jakaś piosenka, która bardzo Ci się podoba i chciałabyś, żebym przygotował dla Ciebie jakąś aranżację, wpisz ją koniecznie w komentarzu. Ta, która będzie się pojawiać najczęściej, tudzież ta, która będzie miała lajki, będzie przeze mnie opracowywana. To wszystko na dzisiaj. Do następnego razu. Cześć!